Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty, w którym zrealizujemy sobie taki temat pod tytułem jak prowadzę mój kanał, z jakich narzędzi korzystam, czyli odcinek pod takim szyldem, nazwijmy to, za kulisami mojego kanału. No i teraz z czym my się tutaj generalnie zmierzymy? To będzie jakby seria takich dwóch odcinków, który jeden, ten, który właśnie teraz nagrywam, będzie wrzucony w piątek rano, jeszcze przed pracą, godzina 5:30 mniej więcej, a to, co, czego dotyczy ten materiał, czyli to, co będziemy tutaj jakby będę pokazywał, jak to obrabiam, to odcinek, który nagrałem wczoraj, związany jest z tutorialem, tym razem w programie Alibre Atom 3D, i tu będę pokazywał krok po kroku, jak wykonałem taki orczyk, takie ramię do silnika krokowego, do serwomechanizmu, które gdzieś tam w modelarstwie RC na przykład jest stosowane, przy czym te wymiary oczywiście tutaj sobie sam wymyśliłem i tak dalej, ale o tym będzie we właściwym odcinku, który pojawi się prawdopodobnie w sobotę rano, jeżeli nic nadzwyczajnego się nie wydarzy. I teraz chcę poopowiadać, z jakich narzędzi korzystam, jak tworzę te moje filmy, jakie później obrabiam i tak dalej. Więc od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że nagrywanie filmów prowadzę w programie OBS i przejdziemy sobie na stronę główną tego programu, inaczej Open Broadcaster Software. Jest to program darmowy, open source'owy, wieloplatformowy, jak tutaj widzimy, bardzo łatwy w obsłudze, możliwości ma bardzo wiele i sam podejrzewam wykorzystuję może 5% jego możliwości, ponieważ w zasadzie nagrywam to, co dzieje się na ekranie, plus dźwięk, ewentualnie w nim wrzucam czasami nagranie z kamery, którą pobieram z aparatu telefonu komórkowego czy smartfona, i zwykle, jeżeli już tego używam, to pojawiają się gdzieś tam równolegle podgląd na przykład na urządzenia, manipulatory, Space Mouse i tak dalej. No i w momencie, jak już ten film jest nagrany, on się tutaj cały czas zapisuje, tak samo jak ten materiał, który teraz nagrywam, o którym teraz opowiadam, godzina 20:54. Generalnie materiały nagrywam późnym wieczorem, kiedy już, że tak powiem, całe domostwo, nazwijmy to sobie, już słodko chrapie, a ja mam wtedy, że tak powiem, na spokojnie czas, by móc zasiąść i spróbować coś właśnie przygotować, no i opublikować i tak dalej. No i teraz, jak już ten film mamy nagrany, no to trzeba go w jakiś sposób zmontować, obrobić i tak dalej, i do tego celu wykorzystuję program CadenLive. Jest to również program darmowy, open source'owy. Jak przejdziemy do zakładki Download, znowu się przekonamy, że jest to program wieloplatformowy. Próbowałem również z niego nagrywać, kiedy przygotowywałem materiał o FreeCAD-zie właśnie na Linuxie, to wtedy też próbowałem tam obróbkę robić i również Open OBS-a wtedy tam używałem do nagrywania. Całkiem sprawnie to na Linuxie działa, więc powiedzmy, gdybyś na przykład potrzebował prowadzić tylko materiały na przykład związane z FreeCAD-em, który jest wieloplatformowy, to w zasadzie spokojnie na Linuxie mógłbym całą tą pracę, którą wykonuję tutaj na Windowsie, przerzucić na Linuxa bez żadnych ograniczeń. Tak naprawdę byłbym w stanie dokładnie to samo zrobić. No i teraz mniej więcej program jest bardzo również prosty w obsłudze i ma bardzo wiele możliwości, ale oczywiście mówię tu o moich potrzebach. Również podejrzewam, że to, co ten program umożliwia, a co ja wykorzystuję, to jest kilka procent. No i jak już mam taki materiał przygotowany, to wrzucam sobie do tego programu. Widzimy, że ten materiał będzie miał około 40 minut. Generalnie w tym materiale powoli idę do przodu z tym tutorialem, wiele postaw omawiam, na początku jakieś proste informacje związane z tym programem, no i tutaj mamy podgląd, całą ścieżkę, gdzie jest obraz, prawda, i to, co tutaj się dzieje. No i obserwując jakby ten rozkład tutaj dźwięków, no to też widzę, że gdybym na przykład się coś wydarzyło w materiale, no to łatwiej mi wtedy prowadzić jakieś tam cięcia czy obróbkę tego wideo. I teraz, czy wiele tutaj faktycznie spędzam czasu na cięciu takich materiałów, które przygotowuję? Generalnie nie, aczkolwiek wiele to zależy od poziomu, powiedzmy, zmęczenia, od mojej kondycji, kiedy te filmy przygotowuję. Czasami jest dzień trudniejszy,
gdzie nawet słychać po moim głosie i sposobie wypowiadania się, że idzie to jak idzie i czasami nie jest tak super. I wtedy powiedzmy troszkę więcej pracy w to wkładam. Akurat ten materiał poszedł gładko, więc generalnie jedyne co muszę zrobić, to jakiś tutaj początek sobie przyciąć i usunąć ten fragment, tak żeby tylko się tutaj mogło zacząć, więc tylko ten fragment ucinam. No i jak widzę, że są jakieś większe przerwy, no to wtedy sprawdzam, co tu się wydarzyło. Czy czekałem, aż się na przykład jakaś funkcja w programie uruchamia, czy to było spowodowane tym, że na przykład, nie wiem, zgubiłem myśl, rozkojarzyłem się, czy na przykład coś mi innego przeszkodziło. No bo czasami też takie sytuacje się zdarzają, więc trzeba w jakiś sposób na to reagować. No jeżeli nic tam takiego groźnego nie ma, no to wtedy pozostawiam to takie, jakie jest i generalnie przechodzę tylko, co się tutaj patrzę, co się dzieje w tych większych przerwach. Jeżeli są one istotne, no to wtedy wprowadzam korekty, aczkolwiek z tego, co kojarzę w tym materiale, tutaj większych problemów nie było. Tutaj też przełącza się pomiędzy jakimiś funkcjami, więc raczej nie ma tutaj jakiegoś problemu. No i końcówka, gdzie jest tutaj już zakończenie tematu, no to również sobie ten fragmencik na końcu jakiś tam mniej więcej w tym miejscu, bo tam jakaś jeszcze końcówka, jakieś szumy pozostają. Zresztą można w innym odcinku można sprawdzić właśnie mniej więcej w tym miejscu, jak już z doświadczenia wiem, że to będzie koniec. No i generalnie film jest przygotowany do renderowania po to, aby można go już było wrzucić na YouTube. Więc staram się, jak już zabieram się za nagranie tego filmu, to staram się zrobić tak, aby od początku do końca był nagrany, że tak powiem, za jednym pociągnięciem. Czasami są takie materiały, które są bardzo długie, trwają ponad godzinę. Wtedy te materiały nagrywam na rady i potem po prostu sklejam, stawiam po kolei każdą scenę, ponieważ też jakby ciągłe mówienie, a zwykle staram się ciągle mówić w moich filmach, dłużej niż godzina, no to po prostu drastycznie potem ta jakość tego, jak mówię, spada, także jest wtedy, podejrzewam, jakość tego materiału wtedy jest bardzo kiepska i pewnie by to też było problematyczne w słuchaniu przez was. Prawdopodobnie byłoby więcej pomyłek z mojej strony i tak często się zdarza, że gdzieś tam się przejęzyczę w sposób taki, jaki nie powinienem. Aczkolwiek też tu przyznam, że ze swojej strony, że rozpoczęcie jakby prowadzenia tego kanału było takim troszkę eksperymentem, ponieważ w związku z wykonywaniem jakby pracy w zawodzie konstruktora i tego, że praca z programami CAD jest coś, co sprawia mi wielką przyjemność, pomyślałem, że po prostu podzielę się z innymi osobami, a obserwacje tego, że różnej jakości otrzymuję modele różnej jakości, to stwierdziłem, że może podzielę się kilkoma wskazówkami i tak z odcinka na odcinek powstają nowe przykłady i w ten sposób to wygląda, a że odzew był bardzo pozytywny, no to stwierdziłem, że będę ten kanał prowadził dalej. No i teraz kolejna właśnie sprawa, jak już jest film gotowy, czyli po prostu skręcam, czyli mam ustawiony standard pod standard YouTube, tam jest kilka opcji do wyboru, to jakiś tam mam jeden ustawiony, gdzie przeczytałem, że taki w miarę jest dobry i myślę, że to się dobrze w miarę sprawdza. No to jeszcze jest kwestia wizytówki. Jak widzimy, od jakiegoś czasu jakoś to się w miarę u mnie tutaj unormowało. To znaczy białe tło, logo programu, jakiś tytuł, screen czy też zrzut części, która jest tematem. Ponieważ wcześniej to były zwykłe zrzuty ekrany, które robiłem w sposób losowy, jakiś prosty tytuł dawałem albo czasami nawet nie, tak jak tutaj w tym przypadku jeszcze to nie było w żaden sposób przeze mnie opisywane, ale stwierdziłem, że jednak taki tytuł to czasami troszkę więcej powie, czy też być może od razu wskaże, czy kogoś to będzie interesowało do obejrzenia, czy nie będzie interesowało. Tak samo jak to, że na przykład na początku potrzebuję kilka minut, żeby się rozkręcić i też zacząć coś tam poopowiadać, ale to nie robię tego celowo, tylko właśnie po to, żeby później łatwiej, żebym łatwiej mógł mówić swobodniej.
I mniej więcej wygląda to w ten sposób. I mamy właśnie przygotowany folder z takimi wizytówkami, które wykonuję w programie LibreOffice czy LibreOffice, czyli takim alternatywą dla pakietu Microsoft Office. Nie mam takiego pakietu w warunkach domowych, póki co go nie potrzebuję. Wszelkie potrzeby, czy nawet napisać, nie wiem, pismo urzędowe, czy jakiśkolwiek inny dokument, na takie domowe potrzeby ten program w pełni się sprawdza i również tutaj w tym przypadku dobrze się z niego korzysta. No i mam tu na przykład pod program Alibre, więc sobie przenoszę go do tego katalogu. No i chyba nie wiem, czy skopiowałem, czy nie skopiowałem. Jeszcze raz sobie chyba nie nacisnąłem. O. No i to jest ostatnia wizytówka, która była w przypadku filmu z programem Alibre Atom 3D, dokładnie. No i teraz tutaj sobie tylko wprowadzę korektę, czyli po prostu zmienię sobie tytuł, na przykład, nie wiem, nazwijmy to Orczyk Krokowca, a może taki śmieszny tytuł sobie teraz ustawimy, dajmy jeszcze tutaj coś takiego, Orczyk do Krokowca, niech będzie. No i tutaj jakiś sobie dodatkowy tytuł, prawda, wprowadzę. Jeszcze do tego coś sobie uzupełnię, ale to już na spokojnie. No i jeżeli chodzi o zdjęcia, no to w każdym programie generalnie CAD jest możliwość zmiana wyświetlania, czy też zmiana koloru tła. I tutaj sobie zmieniam na przykład na biały. Mam jakiś podgląd. Ten zielony to tak teraz mi się za bardzo chyba nie podoba, ponieważ co prawda nie było, ale myślę, że ten pomarańczowy, który był na początku, bardziej, że tak powiem, pasuje do tego detalu, powiedzmy coś w ten deseń. No i jak już mam to ustawione, no to robię zwykły po prostu sobie print screen, no i sobie tutaj to wrzucam, w jaki sposób formatuję, zmieniam sobie na przykład, żeby mi weszło to pod napisy. No i generalnie można powiedzieć, że miniaturka jest, może po nagraniu jakoś sobie jeszcze tutaj troszeczkę dopieszczę to, może zmienię ten kolor, zobaczę jak to będzie wyglądało, to już tutaj pani żona, że tak powiem, artystycznie bardziej w tym temacie zweryfikuje, czy to będzie ok, więc tak to nazwijmy. No i jeżeli chodzi właśnie o tą gamę programów, o to w jaki sposób te filmy montuję, no to generalnie na tym jest koniec. Później jak już mam przygotowany ten slajd, no to po prostu robię F5 jako prezentację, robię print screen z ekranu, no i potem zapisuję to do pliku, który potem pojawia się w miniaturce na kanale i tak to generalnie wygląda. Więc tak pokrótce myślę, że właśnie pokazałem, z jakich programów korzystam. Tutaj możemy sobie na tych stronach, które są, poczytać o tych programach. Może komuś się akurat przyda, może ktoś poszukuje prostych programów, które pozwolą na przykład, nie wiem, nawet na własne potrzeby coś tam nagrać, coś złączyć, coś komuś pokazać. Także linki do tych wszystkich programów gdzieś tam w opisie pod filmem, czy w jakimś komentarzu specjalnym przypnę. No i tak to generalnie by w całości wyglądało i to będzie opublikowane, mówię, ten odcinek w piątek rano, a w sobotę rano będzie właśnie ten materiał, który tutaj za chwilę po zakończeniu tego materiału wyrenderuję i będzie właśnie tematem tego tutorialu. No i tak to właśnie w ten sposób wygląda, więc mniej więcej widzimy, jak to u mnie działa. Tyle, to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku.